była wypełniona wewnętrznym światłem. Jej krok był lekki. Fryzura tworząca krótkiego jeża z kasztanowych włosów. Spojrzenie z lekką, głupawą nutą półrocznego owczarka niemieckiego. Przecierane dżinsy i lekkie tenisówki dopełniały wizerunku tak buntowniczej i wolnej figlarki fortuny. Szczęśliwa, zazdrosna, westchnęła Marina, która od kilku lat czuła się jak mucha, buchająca na lepkiej taśmie przygnębiającej szarości codzienności. W kolejnym dekrecie, w wiecznym braku pieniędzy i w relacjach z trudnym, który dumnie nazywał siebie głową rodziny, zazdrościła takim wolnym, szczupłym, beztroskim. Teraz próbowała jednocześnie prowadzić wózek z córką i trzymać syna za kaptur kombinezonu. A ten cały czas szukał kałuż na asfalcie w jednym celu, mocniej w nie wdepnąć. Z tego powodu zablokowali przejście prowadzące w stronę Heleny. A Helena była naprawdę szczęśliwa. Dziś rano przyszły wyniki badań kontrolnych. Potwierdziły one fakt, że w walce, która trwała wiecznie i 17 miesięcy, wygrał jeden zwycięzca życie, Heleny życie. Teraz będzie smakować każdego dnia, każdej godziny i nawet każdej minuty. A teraz szła z fryzjerstwa, gdzie nie była od półtora roku, gdzie na wyjściu wyrzuciła do kosza szarą dzianinową czapkę. Czapka niewitka, która czyniła niewidocznym brwi, włosy czyniła niewidoczną samą Helenę. Już nie była potrzebna. Jeszcze niedawno na głowie Heleny nie było żadnego jeża, jak również rzez. A chód, nie było chodu. Była to próba przeciwstawienia się grawitacji, która przygniatała jej do ziemi oporu wiatru, który rzucał jej osłabionym ciałem w różne strony. Skutki walki. Protokół leczenia był surowy, ale w końcu przeciwnik był poważny. Ale ona dała radę. Wytrzymała, poradziła sobie. Dzięki lekarzom. Oni nie tylko leczyli, ale także zasilali ją nadzieją. Ale nawet wiara w lekarzy, w cuda, nie pomogłaby jej zebrać sił do ostatniego, decydującego i zwycięskiego kursu chemioterapii, gdyby nie zdrada męża. Sergiej szybko złamał się, tak jak i jego miłość. Miłość ulotniła się wraz z włosami żony, jej bolesnymi napadami nudności. Wierność zniknęła po jej stanowczym postanowieniu sprzedaży rodzinnego mieszkania, aby spróbować leczenia w prywatnej klinice w Europie. Okazało się, że poza tym nie trzymało ich nic. On wniósł pozew o rozwód. Swoim odejściem mąż obudził jej ostatnią rezerwę złość i krzywdzący charakter. Bardzo Helena chciała udowodnić byłemu, że poradzi sobie bez niego. Ponieważ pojawiła się pozytywna dynamika, dająca wysokie szanse miejscowym lekarzom, nie wyszło z Europą. Zdecydowali nie tracić czasu na zbieranie pieniędzy, tylko utrwalać wynik tutaj. Tylko, że Sergi już nie był na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami. Znalazł się na czarnej liście kontaktów. Te ostatnie badania były formalnością. Helena bez nich już wiedziała, że wszystko jest za nią. Ze względu na okrutny apetyt, na siłę, która wreszcie zaczęła pojawiać się w wyniszczonym ciele, ponieważ tym razem łysinki na jej głowie szybko się wypełniły. Ale wyniki badań rozwiały ostatnie wątpliwości. I to właśnie dzisiaj narodziła się nowa Helena. Bez żadnych cudzych rzeczy w swoim młodym i już zdrowym ciele. Wiedziała, że kiedy odrosną jej włosy, będą spoczywać jako nieposłuszna kasztanowa grzywa. I nic i nikt nie zmusi jej do zebrania ich w twardy, nieatrakcyjny kucyk. Helena, porządna kobieta. Zbiera włosy, zwłaszcza w kuchni, kiedy gotuje obiad dla męża. Pamiętała pouczenie teściowej. Helena to niedopuszczalne. Zamężna kobieta nie powinna hańbić małżonka takim zakurzeniem. To już o dżinsach, uwaga od męża. Tak porządna dziewczynka Helena z porządnej rodziny, która nie sprawiała rodzicom kłopotów, płynnie stała się porządną Heleną, żoną syna kolejnej porządnej pani. Zawistnie spoglądała na koleżanki z roku, których nie powinna brać za wzór jako porządna zamężna kobieta, ale nie sprzeciwiała się teściowej męża. Teściowa szybko ustanowiła swoje zasady w rodzinnym mieszkaniu, do którego się przeprowadzili, podczas gdy młodzi byli w podróży po złotym pierścieniu Rosji. Cel miała szlachetny, pomóc w założeniu rodziny syna i jednocześnie dać córce możliwość ułożenia swojego życia osobistego po rozwodzie z mężem, pozostawiając jej mieszkanie. Ta podróż zastąpiła sam ślub i białą suknię. Gdyby rodzice byli jeszcze przy życiu, wszystko mogłoby być inaczej. Jak wiele innych, nawet bardzo przyzwoitych dziewcząt, Helena marzyła o białej sukni, wystawnej ceremonii ślubnej i przynajmniej o podróży na Cyprze. Ale tragiczne odejście rodziców skierowało Lenę w kierunku małżeństwa. Czuła się zbyt zagubiona i samotna. A tu był Siergiej, niezawodny, zakochany. Nikt nie ostrzegł Heleny, że matka Siergieja jest częścią pakietu małżeńskiego. I nie mogła odmówić prezentów w postaci wycieczki po własnym kraju. Niestety, chęć pomocy i nauki życia młodych zniknęła u Teściowej, gdy dowiedziała się, że zawroty głowy panny młodej to nie pierwsze oznaki ciąży, ale alarmujący telefon. Na niezadowolenie córki, Teściowa wróciła do siebie. O, o, zapomnijmy o tym. Odsunęła wspomnienie na bok Helena. Tak, od dzisiaj jest Helena. W modnych, choć podarte spodnie. W jej mieszkaniu będą obowiązywały jej zasady. W jej życiu będą tylko jej zasady. Już zaczęła obchodzić Marinę z wózkiem i Maksym, gdy ten potrafił się wymknąć z rąk matki i pędzić na jezdnie do kolejnej kałuży. Marina krzyknęła. Zostawiła wózek na chodniku i rzuciła się za synem na drogę. Chwyciła go pod pachami, odwróciła się, zrobiła krok. Nie zdążyła zrobić drugiego. Helena widziała, jak młoda kobieta w zwolnionym tempie i bez dźwięku popycha swoje dziecko pod jej nogi, Unikając uderzenia nadjeżdżającego samochodu. Dźwięk pojawił się później: skrzypienie hamulców, krzyki ludzi, płacz chłopca, kiedy zdążyła go złapać na ręce. Ktoś obok już krzyczał przez telefon, wyjaśniając operatorowi Pogotowia, dokąd jechać. Pogotowie przyjechało niesamowicie szybko. Marina została ostrożnie przeniesiona na nosze. Helena rzuciła się do samochodu. Musiała dowiedzieć się, co robić z dziećmi? Lekarz wzruszył ramionami. Poczekajcie, patrolowi są w drodze. A wózek też. Zobaczcie, czy są dokumenty w torbie. Był paszport. Helena przekazała go lekarzowi. Nie będziemy czekać, jedziemy. Lekarze na chodzie wyposażyli Marinę w system, który nie pozwalał jej tracić przytomności. Zajmowali się nią pytaniami, odrywając ją od nicości. A ona nie miała zamiaru odejść. Szukała oczami dzieci. Trochę się uspokoiła, widząc Maksymę na rękach Heleny. Uniósł ją spojrzeniem i szeptał: Mamrotał. Paszport, adres, nie porzucaj dzieci. Dobra, dobra, odchodzimy. To już dyktował felczer i zamykał drzwi. Daj, zrobię zdjęcie adresu. Dzieci, krzyknęła Helena. Odwożę je do ojca. Szybko, szybko. Z samochodu wyciągnięto rękę z paszportem medyka. Jeśli chcesz rozbawić Boga, opowiedz mu o swoich planach. Oczywiście, Helena słyszała to mądre powiedzenie, ale nie sądziła, że jej decyzja życie według swoich zasad i nie podporządkowywanie się nikomu stanie się żartem dla niebiańskiego biura. Wydawało się, że stamtąd już spadły na nią nieprzyjemności. Ale nie wystarczyło. I teraz stoi z cudzym dzieckiem na rękach. I nie ma pojęcia, co dalej robić. Do tego dochodzi jeszcze to, że Wojtusiowi z całych sił stara się wydostać z rąk, a wózek z jego noworodkowym rodzeństwem stoi obok. A matkę tych dzieci właśnie odwiozła karetka. Oczywiście można poczekać na policję, przekazać im dzieci i iść dalej w nowe życie ze swoim odnowionym krokiem. Ale Marina prosiła, żeby to właśnie jej nie porzucać dzieci. A Helena skinęła głową, więc obiecała. Tym bardziej zdążyła sfotografować wszystkie dane z paszportu telefonem. Prawdopodobnie czekają na marinę w domu, martwią się. A w domu dzieci i tak będą miały lepiej niż w ośrodku. Na pewno mała niedługo się obudzi i zażąda mleka. A Maksym z pewnością zdążył zmoczyć nogi, skacząc po kałużach. Nie, nie czeka na nikogo Helena, po prostu odwiezie dzieci do ich domu. Kiedy tam dotrą po wszystkich oficjalnych procedurach. Świadków potrącenia ich matki. I tak ich jest wystarczająco bez Heleny. A odczytując adres, ich mieszkanie jest gdzieś w pobliżu. Kółeczka, o dziwo, były bardzo zwrotne, reagowały na najmniejszy ruch ręki, łatwo się toczyły. Maksym stał się cichy i spokojnie podążał obok, zaufanie umieszczając swoją rączkę w dłoni Heleny. Po 20 minutach Helena już naciskała przycisk domofonu z numerem mieszkania Mariny. Klucze były w torbie, która była częścią wózka. Ale to byłoby przesadą, żeby wchodzić z kluczami do czyjegoś mieszkania. Poza tym Max powiedział, że tata jest w domu. Męski, senny głos był nasączony niezadowoleniem: Co, ciężko wyciągnąć klucz? Ostatni raz otwieram. Następnym razem pójdź dalej spacerować. Przejdźcie, proszę, przyjmijcie dzieci. Marina trafiła do szpitala. Jak najdelikatniej i ostrożnie odpowiedziała Helena, postanawiając nie martwić mężczyzny szczegółami na razie. Nie tak sobie wyobrażała żonę Mariny i ojca uroczego Maksyma, w której zakochała się dosłownie w ciągu tych dwudziestu minut drogi. Opuchnięte powieki i nawet lekko wgnieciona policzkiem poduszka. Stał przed nimi zagubiony w szerokich spodenkach, z których wystawały cienkie, włochate nogi. Rzadkie włoski były związane w niedbałego kucyka, a oczy jak u psa, którego zabrali do schroniska. A co z Mariną? A ty kim jesteś? A do jakiego szpitala? I co mam teraz zrobić? I choć Helena nie miała prawie żadnych odpowiedzi na serię jego pytań, wyjaśniła sytuację najlepiej jak mogła, mając nadzieję, że szybko odejdzie. Ale ten mężczyzna nawet nie próbował ich wpuścić do klatki schodowej, nie mówiąc już o tym, żeby po prostu zabrać dzieci i podzękować nieznajomej ich wybawczyni. Bardzo chciała pożegnać się i iść dalej, ciesząc się wolnością. Oczywiście nie da się całkowicie zapomnieć o całej historii i na pewno się dowie, jak się czuje Marina, dowiedzieć się przez informacje. Poprosi ją, że dzieci są statą, że ich nie porzuciła tam przy drodze. Być może nawiedzi tę kobietę w szpitalu, ale później. Jednak mężowi Mariny kompletnie nie chciało się jej wypuszczać. Biegor w ogóle nie wyobrażał sobie, jak zostanie sam z dziećmi, przecież trzeba ich jakoś nakarmić, a Alina jest na karmieniu piersią, a on musi być całą dobę na służbie, a teściowa jest w wiosce, 160 kilometrów stąd. Dopóki nie przyjedzie. W sumie stanął w impasie i przylgnął do Heleny, jak do ostatniej kłosowej słomy tonący. Musiał się z nim podnieść, żeby spróbować go ocucić, skierować przynajmniej na jakieś działania. Mieszkanie było przytulne, tak przytulne, jak tylko może być przytulna sterylność nędzy. Wyraźnie Marina była doskonałą gospodynią. Każdy różnorodny garnek lśnił. Obluzowany kuchenka gazowa mogłaby stać w sali operacyjnej i nie wywoływać dysonansu. Widać, że nawet szmatka na zlewie była poddana nie tylko praniu, ale i wielokrotnemu gotowaniu. Jeden członek rodziny wydawał się zaniedbani. Może przez jego głupi kucyk i tłuste włoski. Chociaż Helena chciałaby pomóc dzieciom i jego rowi, słabo wyobrażała sobie, jak. Udało się jednak dodzwonić do komórek informacyjnych, dowiedzieć się, dokąd zabrano Marinę. O stanie Mariny nie dowiedzieli się prawie nic, poza tym, że przygotowują ją do operacji. Będzie mogła zadzwonić później, dowiadywać się wiadomości już na oddziale. W międzyczasie Alina się obudziła i małe mieszkanie wypełnił jej wymagający krzyk. Była głodna. Ale czym jej nakarmić? Ani Helena, ani Jegor nie mieli pojęcia. Już nie mogła odejść. I co dziwne, w tym momencie Helena nie chciała nikogo takiego spotkać obok siebie jak swoją byłą teściową. A jeszcze dziwniejsze było to, że zaczęła gorączkowo szukać jej numeru w swoim telefonie. Numer znaleziono w zablokowanych. Chociaż co w tym dziwnego, komu mogła się zwrócić? Nie miała nikogo, nie było krewnych. Trzy lata małżeństwa, półtora roku walki z chorobą, odcięły ją od wszystkich przyjaciółek. A w nowym życiu nie miała jeszcze okazji nawiązać kontaktów. Więc była to była Teściowa, która przez trzy lata uważała za święty obowiązek szkolić swoją niewieście do stanu idealnej żony dla swego syna. W każdym razie lepiej niż nikogo. Anna Nikołajówna, tutaj Helena. Możemy porozmawiać. Kto by zapowiedział jej jeszcze kilka godzin temu, w momencie narodzin nowej Heleny, że wkrótce sama praktycznie dobrowolnie zechce odwrócić się w przeszłość i znowu przedstawić się jako Helena. I jeszcze prosić o pomoc swoją byłą teściową. Helena. Nie mogło się powiedzieć, że w głosie teściowej prześlizgnęło się zdziwienie. Takie słowo jak oszołomiony istnieje. Otóż Anna Nikołajówna była oszołomiony. Jesteś w Niemczech. Sergiej mówił, że wyjeżdżasz na leczenie. Czy wszystko się udało? To taka radość. Próbowałam dzwonić do ciebie, ale byłaś niedostępna cały czas. Helena, bardzo się przed tobą winię. Byłam nieodpowiednia, nie mogłam cię zaakceptować jako tak skruszoną. A potem byłam bardzo zawstydzona z powodu syna. Miałam nadzieję, że będzie dla ciebie oparciem, a on również cię porzucił. Teraz Sergiej też wyjechał na północ, nawet do mnie nie pisze. Tylko proszę cię, nie odrzucaj telefonu, droga. Tyle się bałam, że nie zdążę prosić cię o wybaczenie. Nawet zaczęłam chodzić do kościoła. Helena, wracaj. Nie bój się, że nie masz gdzie mieszkać. Córka z mężem się pogodzili. Teraz jest u niego. Wkrótce zostanę babcią, za kilka miesięcy będzie narodziny wnuczki. Więc mam miejsce dla ciebie i dla mnie. Spotkam się z Tobą. Jeśli potrzebujesz, wyślę Ci pieniądze na podróż. Tylko nie milcz, Helena. A kto tam u ciebie płacze? Helena z kolei również oszołomiona była lawiną emocji, która przelała się na nią od niegdyś zimnej teściowej. Nie oczekiwała takiego rozwoju wydarzeń. Anna Nikołajówna, zaczekaj, porozmawiamy o mnie później. Jestem tutaj, w mieście. Ale naprawdę potrzebuje pomocy. To Alina płacze. Jest jeszcze niemowlęca i nie wiemy, czym jej karmić. I ogólnie nie wiemy, co robić z dziećmi. Tak, jest ich dwóch. Matka ich mama jest w szpitalu, operują ją, a od taty nie ma żadnej pomocy. Ja. Tak przypadkowo tu się znalazłam. Adres podaję. Dokąd wysłać tatę? Zrozumiałam. Dopóki była teściowa jechała taksówką, Jegor poszedł do apteki i sklepu. Po godzinie Alina już korzystała ze smoczka i mlecznej mieszanki. Głód nie zna litości. Helena szybko przypomniała sobie, że nie ma nic gorszego od byłych teściowych. Ona i Jegor szybko sobie z nimi poradzili. Dwójka dzieci w domu, a obiadu brak. Wózek po spacerze nie jest umyty. Buty Maksym są mokre. Nie wezwano pielęgniarki środowiskowej. Powinna przyjść i nauczyć jegora opieki nad dzieckiem. Skoro mama nie ma, trzeba wprowadzić tatę w obowiązki. W tym mieszkaniu jej byłej teściowej było kogo wychowywać. Prawdziwe pole do wymagania. Przyznała to na głos po tym, jak syta, Alina zasnęła. Helena nie miała wątpliwości. Jutro jegor pójdzie do żony do szpitala. Na świeżo ogolony. Koniec leżenia na kanapie przed telewizorem. Anna Nikołajówna była zszokowana jego grafikiem pracy. Całe doby na zmianę. Dla ojca dwójki dzieci. Głośno obiecała podnieść wszystkie swoje kontakty wieczorem, aby porządnie zatrudnić młodego człowieka. Helena poznawała swoją teściową, ale już nie odczuwała trimi. Tylko podziw i ulgę. I zrozumiała, że wszystkie urazy i złość ustąpiły. Pod wieczór. Mając całkiem korzystną prognozę od operującego marynę chirurga i zostawiając jej rodzinę pod czujnym okiem byłej Teściowej, Helena poszła do domu. Jak na początku tej historii jej krok był lekki, fryzura wywołująca. Tylko wzrok już bez złych myśli, a wewnętrzne światło, które promieniowało od niej, było ciepłe i miękkie. I nawet zniszczone modowe dżinsy i lekkie trampki nie uczyniły jej obrazu buntowniczym. Po prostu była szczęśliwa i wolna, gotowa wybaczać i pomagać, potrafiąca stawić czoła i walczyć. Może jej choroba i wyzdrowienie były potrzebne, aby stać się taką Helena.